Przeczytajmy 8 werset 1 rozdziału Księgi Dziejów Apostolskich. Dzieje Apostolskie, 1 rozdział, 8 werset. Spośród tych ludzi, których słyszeliśmy, między innymi był brat Jun, ten człowiek z nieba, autor tej książki. Był też Charon, ten człowiek, który mówił o tym, że donieśli na niego i pobili właśnie rodzice. I chcę wam powiedzieć, że nie spotkałem w życiu swoim bardziej radosnych, uśmiechniętych, pełnych pokoju ludzi jak ci dwaj, którzy taką cenę ponieśli w pewnym momencie swojego życia za to, że byli na 100% dla Jezusa. Dlaczego to jest możliwe? Myślę, że ten pierwszy rozdział, 8 werset daje odpowiedź, dlaczego to jest możliwe. Dzieje Apostolskie 1:8. Otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy na was zstąpi i będziecie mi świadkami tu w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po najdalsze krańce ziemi. Ta obietnica mówi o tym, że Jezus obiecuje swoim naśladowcom moc. Jest to osobista obietnica. Tutaj w tym momencie nie chodzi o moment nawrócenia i o ten moment, w którym Duch Święty jest nam darowany, gdy przychodzimy w pokucie. To nie jest ten moment, ale ten tekst bardzo wyraźnie mówi o wyposażeniu w moc Ducha Świętego do sprawowania służby. I dzięki tej mocy jesteśmy w stanie być świadkami. My lubimy pojęcie świadek. Na przykład jak, już nie mówię tutaj o tym, co się nam kojarzy z organizacją świadków, ale jak jesteś świadkiem, to na przykład nie musisz iść do pracy, bo masz dzień wolny, idziesz złożyć krótkie zeznania i jeszcze ci za to zapłacą. Nie musisz pracować. I tu jest użyte również słowo świadek, ale nie w takim znaczeniu, ale tu jest słowo użyte martyrios. To znaczy, że jesteś takim świadkiem, że jesteś w stanie oddać swoje życie za prawdę, o której świadczysz. Jezus mówi tym ludziom, otrzymacie moc Ducha Świętego, który na was wstąpi i będziecie mi świadkami, czyli będziecie ludźmi, którzy będą w stanie położyć swoje życie w obronie prawdy, o której mówicie. To jest niemożliwe bez działania Ducha Świętego. I żadna z tych osób, czy żaden z chrześcijan, który ponosi najwyższą cenę za to, że stoi za świadectwem o Jezusie, nie jest w stanie tego uczynić sam z siebie i ze swojej siły. To jest niemożliwe. Ale ci ludzie to robią, bo otrzymali moc, by stali się świadkami. Nikt nie da życia za prawdę, jeśli nie ma mocy, by to zrobić. I często nie jesteśmy świadkami, nie mówimy o Jezusie. Wiecie dlaczego? Bo nie mamy mocy do tego. Cóż dopiero mówić o sytuacji, w której jest zagrożone moje życie? Często pod wpływem bardzo małych rzeczy jesteśmy w stanie się wycofać i niczego nie mówić o Jezusie. Jeśli ktoś nie składa świadectwa, to jest oczywistym, że nie ma mocy, bo zawsze mówisz o tym, co napełnia twoje serce. Jeżeli nie dzielę się Ewangelią, jeżeli to nie jest pasją mojego życia, to znaczy, że tym nie żyję. Nie ma mocy. Jestem chrześcijaninem, ale nie ma w moim życiu mocy Ducha Świętego, który składa świadectwo. Czyni ze mnie świadka. Pierwsi chrześcijanie, apostołowie, byli bici, wtrącani do więzienia. Zabroniono im nawet wymieniania tego imienia, mówienia czegokolwiek o imieniu Jezus. A oni co powiedzieli? No dzięki Bogu, teraz rząd nam zabronił, władze nam zabroniły, więc możemy sobie odpocząć. My byśmy tak zrobili, ale nie oni. Ledwo ich wypuścili. Pierwszą rzecz, jaką zrobili, znaleźli się wśród tłumu ludzi i znowu mówili o tym niezwykłym imieniu Jezus. Bo stąpił na nich Duch Święty.
i stali się świadkami, których nic nie potrafiło zatrzymać w tym, ażeby być wiernymi temu, co powiedział im Pan Bóg. My staliśmy się takimi ludźmi, chrześcijanami o dyplomatycznym usposobieniu. Wiemy, jak się dostosować, co zrobić albo czego nie robić, żeby nie cierpieć. Żeby się dopasować. Jesteś zbawiony, jesteś napełniony Bożą mocą, to wiesz, jakie masz zadanie? Składać świadectwo. To jest moje i twoje główne powołanie. Wyobraź sobie taką sytuację, że mama wysyła 5-6-letniego swojego syna, chłopca, po to, żeby zrobił zakupy. Daje mu pewne pieniądze. On bierze te pieniążki i idzie do tego sklepu z tą listą tych zakupów, które ma zrobić, ale po drodze widzi sklep z cukierkami. I nie może się temu oprzeć. Tak bardzo chce tych cukierków. No i kupił sobie tych cukierków, a że nie jest egoistycznym chłopcem, jest dobrze wychowanym synem, więc wraca do domu i również częstuje swoją mamę. A mama pyta, skąd masz te cukierki? No kupiłem. No ale jak, za co kupiłeś? No dałaś mi pieniądze, ale przecież ja nie na to dałam ci pieniądze. Wiesz, i Pan Bóg daje chrześcijaninowi moc Ducha Świętego. Ale my często nie chcemy robić tego, do czego ten Duch Święty jest nam darowany i do czego nas wyposaża i posyła. Bardzo wielu chrześcijan, gdy myśli o Duchu Świętym, to nie myśli o składaniu świadectwa, ale myśli o emocjach, o dobrych przeżyciach. Tak jak ten chłopiec. A to jest, Duch Święty jest duchem świadectwa. Mówienia o Jezusie. A więc to jest osobista obietnica i osobiste zadanie, do którego powołuje nas Pan Bóg. Oczekuj, żyj w takim życiem, żebyś oczekiwał od Boga wielkich rzeczy. Ale jeżeli chcesz oczekiwać od Boga, żeby robił wielkie rzeczy w życiu, w twoim życiu, to musisz być gotowy do robienia wielkich rzeczy dla Niego. Muszę być na to gotowy. To będzie mnie i ciebie kosztować. Ktoś powiedział, że współczucie to otrzymujemy w prezencie, ale na zazdrość to trzeba sobie zapracować. Jeżeli chcesz być chrześcijaninem, w którego życiu niewiele się dzieje, który nie ma wpływu, którego społeczność się nie rozwija, jest ciągle taka malutka, to będzie ci łatwo otrzymać współczucie. Jeżeli chcesz być we wspólnocie, w kościele, w którym wielu ludzi się nawraca, wielu ludzi jest uwalnianych, ich życie jest zmieniane, to trzeba się będzie napracować. Trzeba będzie za to zapłacić cenę. Oczekuj od Boga wielkich rzeczy, ale równocześnie bądź gotowy do robienia dla Pana Boga wielkich rzeczy. Ktoś powiedział, módl się tak, abyś był uzależniony tylko od Boga, ale pracuj tak, jakbyś tylko ty sam miał tego dokonać. Jeżeli służymy Bogu, nie powinniśmy się uzależniać od innych ludzi. Moje i twoje życie jest używane przez Boga w ten czas, gdy jestem skoncentrowany na Jezusie. I mam bliską z Nim relację. W ten czas Pan Bóg może robić przeze mnie i przez ciebie to, co chce zrobić. Jeśli chcesz być człowiekiem, przez którego Pan Bóg sięga i zmienia życie innych ludzi do swojego królestwa, potrzebujesz trzech rzeczy. Po pierwsze, musisz wierzyć w obietnicę. Ale w jaką powiesz obietnicę? Jana 15,6 mówi tak, nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i co? I przeznaczyłem do czego? Żebyście chodzili codziennie, czy raz na tydzień na nabożeństwa. Do tego was przeznaczyłem, tak? Żebyście poznali dużo pieśni chrześcijańskich. Do tego was powołałem, mówi Jezus? Powołałem do tego, abyście szli i przynosili owoc. To jest obietnica. On to obiecał.
Mateusza 4,19 mówi: idźcie za mną, a sprawię, że zaczniecie łowić ludzi. To jest obietnica dla każdego z nas. Łukasza 5,10 mówi tak. To są słowa skierowane do Piotra. Wtedy Jezus powiedział do Szymona: przestań się bać. Od tej chwili będziesz łowił ludzi. Myślicie, że to tylko do Piotra powiedział? To jest obietnica dla ciebie i dla mnie. Przestań się bać. Będę łowił przez ciebie ludzi. Dzięki. Nie wiem, czy to mi pomoże, ale dzięki. Dzieje apostolskie 1,8. To, co przeczytaliśmy. Otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami. To są obietnice. Na ile my pamiętamy w ogóle o tych obietnicach? Druga rzecz. Muszę zwyciężać, pokonywać przeszkody. I trzecia rzecz. Muszę być gotowy do podjęcia działania. Jakie przeszkody? Grzech w naszym życiu. Grzech jest rzeczą, która najbardziej przeszkadza w tym, żeby Pan Bóg mógł używać mnie i ciebie do tego, żeby innych ludzi przyprowadzać do swojego królestwa. Po prostu grzech sprawia to, że nie mam takiej łączności z Panem Bogiem, jaką chcę, żebym miał. I nie może przez to zrobić, przez moje życie, robić tego, co chcę robić. Zwątpienie jest grzechem. Jeżeli masz wątpliwości, czy ta obietnica, czy te obietnice, które przeczytałem, są dla ciebie, to masz problem. To zacznij czytać te obietnice. Zacznij je wyznawać. Zacznij się modlić o to, żeby to, co Jezus obiecał w tych wersetach, zaczęło być prawdą twojego życia i zaczęło być rzeczywistością, w której żyjesz. W ten sposób będzie wybudowana twoja wiara. Tak naprawdę chrześcijanin, żeby właściwie funkcjonował, potrzebuje czterech rzeczy. Modlitwy, słowa, społeczności i posłuszeństwa. Możesz mieć pierwsze te trzy. Możesz się modlić, możesz czytać słowo, możesz być w społeczności. Jeżeli nie ma posłuszeństwa, które wynika z tych trzech i z tego, co Bóg mówi, nie będzie żadnego rezultatu w twoim życiu, takiego, które miałoby znaczenie dla Bożego Królestwa. I gdy te cztery rzeczy są obecne, to jest owoc, o którym mówi Jezus. To jest normalne życie chrześcijańskie. Jeżeli żyjesz w tej harmonii z Jezusem, to rzeczą naturalną jest, że Bóg będzie robił swoją robotę wśród ludzi, wśród których ty jesteś. To jest niemożliwe, żeby było inaczej. Gdy jest winna latorość, to ona nie musi się jakoś naprężać, szczególnie starać o coś. Wystarczy, że jest w krzewie, gdy płyną te soki, gdy jest w tej relacji i rzeczą naturalną jest przynoszenie owocu. I jeżeli jestem w tej relacji z Jezusem, poprzez słowo, poprzez modlitwę, poprzez wspólnotę, poprzez posłuszeństwo, to rzecz w naturalny sposób Pan Bóg będzie innych ludzi przyprowadzał przeze mnie i przez ciebie do swojego królestwa. Moje życie, to życie Jego, które jest we mnie, będzie rodziło życie w tych, którzy są blisko ciebie i mnie i tej obecności Boga, która jest w moim i twoim życiu. Nie wiem, czy zwróciliśmy uwagę na to, że Pan Jezus nigdy nie mówił uczniom, że mają się uczyć o Nim. A jak On mówił? Od Niego. To jest potężna różnica. My zwykle uczymy się o Nim. To jest tak, jakbyś poszedł, nie wiem, na... Chciałbyś się nauczyć pływać i poszedłbyś na kurs pływania. I miałbyś, nie wiem, podręczniki do przeczytania, do posłuchania jakieś audycje, jakieś filmiki. To by ci pomogło? No przecież cały czas uczysz się o pływaniu. Nauczysz się? Nie, trzeba
wiesz, więcej niż 10 czy 15 godzin na jakichś wykładach tego rodzaju na temat pływania, jak się pływa, wystarczyłoby kilka minut, żeby zaczął z instruktorem być w wodzie i zaczął pływać, uczyć się pływać. I my zbyt często uczymy się o Jezusie. Słuchamy kazań, słuchamy wykładów, oglądamy jakieś programy w internecie. Ciągle uczymy się o Nim, o Nim, o Nim. A On nigdy tego nie powiedział, że mamy się o Nim uczyć. Bo naprawdę uczysz się od Niego. A tego nie można zrobić, nie można uczyć się od Niego, gdy nie jestem w relacji z Nim, bliskiej relacji, która nie jest zakłócona przez grzech. To tutaj jest przestrzeń, miejsce, gdzie mogę się uczyć od Niego, a nie o Nim. Zupełnie inną rzeczą jest uczenie się, będąc w Polsce, o Chinach, niż znalezienie się w Chinach i uczenie się o Chinach, będąc w Chinach. Zupełnie inną rzeczą jest uczenie się o Jezusie, słuchając tego, co mówią inni ludzie, a zupełnie inną rzeczą jest uczenie się od Niego, gdy mam z Nim tą relację i każdego dnia jestem pod wpływem Jego Ducha i tego, co On robi w moim życiu. W ten czas ta nauka jest na zupełnie innym poziomie. Uczę się nie o Nim, ale od Niego. Jeżeli uczymy się o Nim, to otrzymujemy jakieś prawdy. Ale On chce i oczekuje, żąda, abyśmy mieli z Nim społeczność. Mateusza 11, 28. Otwórzmy ten tekst. Bez zaglądania. Czy ktoś wie, co tam jest napisane? Ktoś tam się uśmiechnął, to znaczy, że wie. Co tu jest napisane? Czytamy. Przyjdźcie do mnie wszyscy, oczywiście mówi Jezus, zapracowani i przeciążeni, a ja wam zapewnię wytchnienie. I zwykle stawiamy tutaj kropkę. Jezus mówi, przyjdź do mnie, ja dam ci odpocznienie, ale mówi potem, coś jeszcze mówi. I co mówi w tym następnym wersecie? Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się nie o mnie, ale ode mnie. Łagodności, pokory serca, a znajdziecie ukojenie dla waszych dusz. Gdyż moje jarzmo jest wygodne, a moje brzemię lekkie. Pada takie tutaj słowo jarzmo. Myślę, że młodzi ludzie to za bardzo, że tak powiem, nie kminią, na czym to polega. Ale to jest taki przyrząd z drewna zrobiony, specjalnie przygotowany do tego, żeby szyje dwóch zwierząt, wołów albo koni, znalazły się w tym jednym takim jarzmie, które ma dwa otwory. I jedno zwierzę... Z jednej strony tego jarzma stoi, a tu już obok drugie zwierzę. I jak myślicie, po co jest to jarzmo? Tak, żeby sobie spacerowały i nie mogły uciec od siebie? Po co takie zwierzęta są wprzęgane w takie jarzmo? Żeby fajną fotkę im zrobić w takim kwadratowym ujęciu? Po co? Proszę? Żeby tam, gdzie woźnica. Ale zwykle to one są do czegoś przyczepione, tak? Albo do wozu, albo do pługa. Woły częściej do pługa. Po co? To jarzmo jest po to, żeby one razem robiły tę samą robotę. I wiesz, co Jezus mówi? Przyjdź do mnie, dam ci odpocznienie. No i my bierzemy to odpocznienie i już niczego nie chcemy. Do widzenia, Panie Jezu. Odpocząłem. Dzięki za odpoczynek. A Jezus mówi, mam robotę. Mam jarzmo. Wiecie, tych obrazków nie widać, ale gdy miałem, nie wiem, 10, 12, 15 lat, było bardzo dużo zaprzęgów konnych. I często obserwowałem, jak wóz był ciągnięty przez dwa już takie zaprawione konie, a obok na lince biegł sobie mały źrebiak, taki luzak.
nie musiał ciągnąć tego wozu, czy tego, który był ciągniony przez te dwa dorosłe już konie. I wiecie, bardzo często chrześcijanie, my jako chrześcijanie przychodzimy do Jezusa i chcemy być takimi luzakami. My nie chcemy jarzma, my chcemy linkę. Taką długą linkę, żeby się nie zgubić, ale jednocześnie, żeby sobie robić to, co mi się chce robić. Ale gdy tak jest, to nie uczę się od Niego. I jestem, robię coś, może się nawet nieźle bawię, ale moje życie nie ma żadnego znaczenia dla Jego Królestwa. Absolutnie żadnego. Jezus chce nas zaprząć do swojego jarzma. Jeśli jestem w tym jarzmie, to jak zwierzęta, dwa zwierzaki, które są w jednym jarzmie, są podpięte pod jeden wóz, pod jeden pług. Jeżeli jestem w tym jarzmie z Jezusem, to oznacza jedną rzecz. Robię to, co On robi. Wiesz, i często do tego jarzma wpinano takiego doświadczonego konia z takim młodszym koniem, czy kobyłę, która się dopiero uczyła. Po co? Bo jakbyś takich dwóch młodych tam wczepił, to by ten woźnica się za długo nie utrzymał na tym wozie, nie? Więc ten młodszy jest podczepiony do tego starszego, żeby się uczył od tego doświadczonego konia po prostu, jak to się robi. Jezus mówi, weź moje jarzmo. On mówi, weź. On mnie i ciebie nie wpycha do tego jarzma. On nie złapał cię na lasso i wsadził do tego. To jest tylko dla ochotników. Daje mi odpocznienie i mówi, teraz cię zapraszam. Weź moje jarzmo. I gdy zaczniesz chodzić w tej bliskiej relacji z Nim, to zaczniesz się od Niego uczyć. Zaczniesz się od Niego uczyć. To znaczy, że zaczniesz być zaangażowany i zaczniesz dokładnie robić to, co robi Jezus. I kiedy tak się dzieje, że przychodzimy, daje nam odpoczynek, bierzemy to jarzmo, to idąc z Nim uczymy się od Niego. Jeżeli chcesz nauczyć się tego, jak składać świadectwo, jak to robić, no to najlepiej zobaczyć, jak robił to Jezus. Jest taki rozdział, 4 rozdział Ewangelii Jana, w którym Jezus pokazuje, w jaki sposób możesz to robić. Mówię już około 20 minut, tak? Prawie. Ewangelia Jana, 4 rozdział. Żeby oszczędzić czas, nie przeczytam tego tekstu. Ale to jest zadanie domowe. Ale to, co uderza, gdy uważnie czytasz ten tekst, to już na początku tego 4 rozdziału masz takie stwierdzenie, że Jezus musiał przechodzić przez Samarię. Stwierdzam, że wielu chrześcijan ma problem ze słowem muszę. Ja jestem powołany do wolności, nikt mi nie będzie mówił, co mam robić. Ja jestem wolny człowiek, wolny chrześcijanin. Nawet jest taka denominacja wolni chrześcijanie. Wyobraź sobie taką sytuację, że zostałeś powołany. W moich czasach przychodził taki dzień, kiedy dostawałeś taki list, którego nie chciałbyś dostać. Z WKU, taki wojewódzka komenda uzupełnień. I to oznaczało, że dostajesz bilet i nie musisz za niego zapłacić, ale jedziesz tam, gdzie nie chciałbyś jechać, czyli do wojska, w którym cię strzygą i zaczynają robić z tobą bardzo różne rzeczy. Ale byli tacy kaskaderzy, którzy nie czekali na ten bilet, aż on w nieuchronny sposób przyjdzie, ale oni się sami zgłaszali na ochotnika. Chcę pójść do armii. I wyobraźcie sobie taką sytuację, że taki gościu znalazł się w armii, ale jest rozkaz, żeby pójść na poligon na ćwiczenia. Ale jest taka pogoda jak dzisiaj, zimno, już trochę śnieg, jest błoto, mokro. Mówi, ja nie idę. Dlaczego? No bo ja się zgłosiłem na ochotnika. Mógłby tak powiedzieć? No nie znacie wojska, jeżeli myślicie, że mógłby. I to, że przyszedłeś na ochotnika do Bożego Królestwa, zaprzągłeś się w to jego jarzmo,
To nie znaczy, że nie masz rzeczy w twoim życiu, które będziesz musiał. Również ci ochotnicy muszą wykonywać rozkazy. Jezus musiał iść przez Samarię. Można dowieść na podstawie Nowego Testamentu, że Jezus niczego innego nie robił, jak tylko to, czego chciał Ojciec. On musiał być w dziełach swojego Ojca i w woli swojego Ojca. On musiał być. I pierwsza rada, pierwsza rzecz, której uczymy się od Jezusa. Człowiek, który ma być zdobywcą dusz, musi mieć duchowe kierownictwo. Jeżeli chcesz, żeby Bóg w skuteczny sposób używał twojego życia do przyprowadzania innych ludzi do Jego Królestwa, to musisz być pod tym Bożym duchowym kierownictwem. Dzisiaj mieliśmy tu informację o GPS-ie. Musisz być pod tym Bożym GPS-em. Dlaczego? Dlaczego? Wiesz, bo tylko w ten czas, gdy jestem pod tym duchowym GPS-em, będę we właściwym miejscu, z właściwą osobą, we właściwym czasie, używając właściwych słów. Tylko wtedy. I bardzo często nasze gadanie nie przynosi żadnego skutku w życiu innych ludzi, bo nie jesteśmy na tym Bożym GPS-ie. I robimy to w miejscach, do których Pan Bóg nas nie doprowadził. Robię to wobec osoby, którą akurat Pan Bóg do tego nie przygotował. Wypowiadam słów, które On wcale mi nie dał. I nic się nie dzieje. Jeżeli masz być zdobywcą dusz, to musisz mieć to duchowe Boże kierownictwo. I w ten czas są rezultaty. Gdyby Jezus nie był posłuszny Ojcu, w tym momencie to by nie było zapisu 4 rozdziału Ewangelii według świętego Jana. Nie byłoby tej historii. Pan Jezus szedł przez Samarię w południe, w czasie przerwy obiadowej, gdy nikt o tej godzinie nie przebywał w takim miejscu. To było coś niezwykłego. Zdobywca ludzi to nie jest niezwykły człowiek, ale to jest ktoś, kto jest gotowy do robienia niezwykłych rzeczy. Jezus zrobił tutaj rzecz niezwykłą. Jesteś kimś, kto jest gotowy do robienia niezwykłych rzeczy? Takich nieszablonowych? Żydzi robili wielki objazd, żeby nie przejść przez Samarię, bo ci ludzie tak gardzili tymi ludźmi, mieszkańcami Samarii, że woleli 5 razy nadłożyć drogi, tylko żeby się nie skalać przez to, że idą przez ten teren. Gdy ktoś umarł, a trzeba było w tamtych czasach, zresztą teraz też pochować taką osobę w ciągu 24 godzin ze względu na temperaturę, to jakbyś robił ten 5-krotny objazd, to już przyszedłbyś po 2 dni po pogrzebie. No więc w ten czas Żyd, czy chciał, czy nie musiał iść przez Samarię, ale nie wolno było mu się zatrzymać. A po trzecie, to był czas na przerwę obiadową. Czyli w teren, który się nie wchodzi, jeżeli już wchodzi, to się nie zatrzymuje. A po trzecie jest czas na obiadek. Jezus wszystko to zmienił. Jezus wszystko zrobił inaczej. Jak jego uczniowie zrobili sobie przerwę obiadową, jest 12 godzina, idziemy do baru. A Jezus został w palącym słońcu. Przyszła kobieta, to również coś niezwykłego. Żyd i Samarytanka, kolejna rzecz niesamowita. Mężczyzna, kobieta, Żyd, który mówi do kobiety, popatrzcie, ile niezwykłych rzeczy zrobił Jezus. No dobrze, jest ta sytuacja. Jakiego biblijnego słowa użył Jezus, żeby zacząć tą konwersację? Czy jakiś psalm zaśpiewał, zarecytował? Czy wstał, poprawił się i teraz ci powiem, kobieto, o ważnych rzeczach? Tak zrobił? Jakiego słowa użył do nawiązania kontaktu? Daj mi pić. Mógłbyś coś takiego powiedzieć? Popatrzcie, ale mówiąc tak proste słowa, zrobił coś niezwykłego. Zrobił coś niezwykłego. Jaki był Jezus w tej sytuacji? Odpowiadam.
naturalny. Naturalny. A więc była studnia, przerwa obiadowa, straszny gorąc, słońce, była woda, było naczynie, miał pragnienie, kobieta, która miała to naczynie, wszystko było stworzone, żeby mogła się zacząć normalna rozmowa. Zupełnie dwie obce dla siebie osoby. I to często dla nas jest problemem. Jak zacząć rozmowę w takiej sytuacji? No jak to zrobić? Danusia teraz ma kłopot ze wzrokiem, więc sporo czasu gdzieś spędzamy tam w różnego rodzaju przychodniach, szpitalach. Ale wiecie, ile fajnych rzeczy może się wydarzyć na korytarzu szpitalnym, jak siedzisz przez 6-8 godzin? W jednym z tych miejsc takie dwie panie mówią, to z kim my teraz będziemy sobie rozmawiały, jak pan pójdzie? Te staruszki, 70 lat, wpisywały w swoje notatki tytuły reportaży i stronę internetową. W naturalny sposób. Po prostu rozmawiasz z ludźmi, którzy są obok ciebie. Seminarium radiowe. Przyszli uczniowie z takiego renowowanego jakiegoś ogólniaka na te zajęcia. To zacząłem mi zadawać pytania, rozmawiać sobie, a potem wyciągnąłem kompilację reportaży. To aż się prześcigali, który ma wziąć. Czy coś nadzwyczajnego zrobiłem? Wcale nie. W naturalny sposób pogadałem po reportażach, potem powiedziałem, chcecie, jak chcecie, to możecie sobie to wziąć. Jaki był Jezus? Naturalny. Siedzisz w parku, ktoś jest obok ciebie. Jak zacząć rozmowę? Normalnie. Zapytaj, nie wiem, o pogodę. Powiedz, że ma ładne buty. Powiedz, zauważyła pani, jakie piękne liście mam, jak to zimno już fajnie je wybarwiło? Już rozmawiasz. Jesteś gdzieś w Zamku Królewskim, przechodzisz i widzisz te panie, które tam siedzą. Ja już tam rozdawałem sporo traktatów. I jak zacząć? Pani tak patrzy i na tych wszystkich ludzi obserwuje, tyle ich się przywija. Czy zdarzyło się pani coś niezwykłego zobaczyć wśród tych ludzi? Już rozmawiasz? W tak prosty sposób. Jednocześnie Jezus, robiąc tak prostą rzecz, zrobił coś niezwykłego. Ludzie też mogą być i będą zaskoczeni, nawet tak, że tak prosto o coś zapytasz, zaczniesz z nimi rozmawiać, ale wejdą w to, bo to ich zaciekawi. Jest ważne, abyśmy byli ludźmi naturalnymi i żebyśmy wykorzystywali te naturalne możliwości, jakie mamy każdego dnia, żeby dzielić się Ewangelią. Takie dwie rady. Dla kogoś, kto chciałby dzielić się Ewangelią. Wykorzystuj sposobności. Wykorzystuj te sposobności, jakie masz każdego dnia. Możesz być na stacji benzynowej. Gościu, który ci nalewa do baku paliwo, mówi, o Boże, kiedy ten weekend się zacznie? No a ty możesz zapytać, a czy modli się Pan jeszcze o coś więcej? Panie, ale ja się w ogóle nie modlę, ale przed chwilą słyszałem. O Boże, kiedy się ten weekend zacznie? Jesteś w temacie? Albo ktoś mówi, co za pogodę mamy? A myśli Pan, że jako ludzie zasłużyliśmy na lepszą? Jesteś w temacie? Wykorzystuj te możliwości, jakie są Tobie mi darowane każdego dnia. Ale pamiętasz, że musisz być pod tym duchowym kierownictwem. Bo w ten czas będziesz to widział, dostrzegał. Będziesz wchodził w tę sytuację. On już, Pan Bóg to wszystko aranżuje. Tylko chodzi o to, żebyś ty i ja wszedł w tym właściwym momencie, który on już przygotował. Wczoraj rozmawiałem z kobietą i ona wspomniała o pewnych rzeczach, które są związane z przedmiotami z Indii, z różnych krajów. A dzisiaj jadąc z mamą,
odpaliłem któryś z reportaży Głosu Ewangelii zrobiony wiele lat temu, jakiś wywiad z człowiekiem z Afryki Południowej. I ten gościu zaczął mówić o niesamowitych rzeczach, o wpływie tych amuletów, zakopanych rzeczy gdzieś w domostwie, które nawet wpływały na wygląd człowieka. Ja już wiem, komu ja mam wysłać kolejny reportaż i dlaczego ten. I dlaczego dla tej osoby. Pan Bóg to zaaranżował w ciągu ostatnich 18 godzin. Tylko mam wejść w to. Ja tego programu nie słuchałem, nie wiem, od 15 lat. Ale wczoraj rozmawiałem z tą kobietą, dzisiaj z rana tego posłuchałem i dzisiaj wieczorem ten materiał pójdzie. Kontrola. Już wam kiedyś chyba mówiłem, jak można w taki prosty sposób zacząć rozmowę. Siada kobieta, jeszcze Nissanem jeździłem, mówi: o, taki czysty samochód, pan musi mieć takie dobre serce, jak pan bierze do takiego zadbanego samochodu, tak ludzi na drodze. No jakbyś to usłyszał, no to co? No to już nie mogłam je bardziej sprowokować. Wystarczy wejść. Przy panią, ja wcale takiego nie miałem serca, ale coś się stało, że mam teraz inne. Chce pani trochę o tym usłyszeć? Jak po 2 godzinach wysiadała, otworzyła tylne drzwi, wyszła, już tak stała na poboczu drogi. Ja tak się obróciłem i pytam jej, co pani myśli o tym, o czym rozmawialiśmy. Ona mówi: wiem, że decyzja jest moja. I zamknęła drzwi i ja odjechałem. Może kiedyś poznam jej w niebie. Wchodź w te sytuacje, które aranżuje Pan Bóg. Każdego dnia. Jeżeli będziesz czytał te Boże obietnice, jeżeli będziesz widział, jak robił to Jezus, jeżeli będziesz widział to Słowo, że On obiecał, że On ciebie tego nauczy, to coś zacznie się dziać. Zaczniesz się o to modlić. Powiesz: Panie, Ty musiałeś być zdobywcą dusz. Daj mi możliwości, jestem gotowy. Ucz mnie tego. Druga rada, już będę kończył. Nie zrobię tego wszystkiego, co chciałem zrobić, ale to następny raz. Zrobimy to. Musisz być gotowy i otwarty i powiedzieć coś takiego, co ludzi zaintryguje. Co złapie ich uwagę. Coś takiego, czego oni nie zapomną. Pamiętam, taki człowiek opowiadał, jak chodził od domu do domu i próbował rozmawiać z ludźmi. Puka do jednego domu, drzwi się otwierają, staje na progu. Starsza pani, już właścicielka tego domu, zobaczyła jakiegoś gościa z jakąś książką, to na pewno świadek Jehowy, i zamyka te drzwi. I mówi tak: a ja mam swoją wiarę. I w ten czas Duch Święty genialną myśl podesłał temu człowiekowi. I co pani ma z tej swojej wiary? Zadał pytanie. No i przez minutę próbowała coś odpowiedzieć, plątała się i wreszcie jej przyszła genialna myśl do głowy. A co pan ma z tej swojej wiary? Właśnie po to przyszedłem. Widzisz działania Pana Boga? Innym razem Pan Bóg da inną odpowiedź, ale musisz być gotowy na to Boże prowadzenie. Jezus mówi do tej kobiety: daj mi pić. To ją zadziwiło. Jest bardzo ważne, żeby reakcja naszego rozmówcy była pełna zadziwienia. I Pan Bóg da ci mądrość i da ci słowa, że będziesz potrafił to robić. Wiecie, ludzie mają dość własnej nudy i nie potrzebują do swojej nudy dołożyć moją i twoją nudę. Ale jeżeli jesteś na tym Bożym GPS-ie, to co będziesz mówił, jak będziesz mówił, będzie bardzo ciekawe, interesujące dla ludzi, z którymi rozmawiasz. Nie będą to wielkie rzeczy, ale to będą rzeczy, które będą zatrzymywały ich uwagę. Dobrze, muszę kończyć, bo czas się kończy. Pamiętacie, od jakiego wersetu zaczęliśmy nauczanie? I stąpi na was
Duch Święty po co? I co się stanie? Jaki będzie efekt? I będziecie mi kim? Jakiego rodzaju świadkiem? Taki, który jest w stanie oddać swoje życie za prawdę, o której mówi. A bez mocy Ducha Świętego tego nie zrobisz. Powiedzieliśmy, że będę skutecznym świadkiem, gdy będę, pierwsza rzecz, najważniejsza, muszę być pod kierownictwem na takim Bożym GPS-ie, pod wpływem Jego Ducha. W ten czas stworzy On, wyreżyseruje odpowiednią sytuację, doprowadzi odpowiedniego człowieka w odpowiednim czasie, a Tobie daj mi właściwe słowa. I zacznie się dziać. Wczoraj wjeżdżając do jednego ze sklepów, zobaczyłem drugi raz człowieka, którego spotkaliśmy już dwa dni wcześniej. On miał odmrożone trochę nogi i był po operacji. Siedział na takim wózku z taką plakietką i zbierał pieniądze. A ja akurat no, w samochodzie miałem, ale ze sobą nie miałem takich monet, którymi mógłbym użyć do tego, żeby wózek wyprowadzić. On mówi, to ja panu pożyczę. Sprytny. Ja wziąłem tą jego monetę. Jak będę wychodził, to panu to dam. Ale mówię do niego, jeszcze panu coś przyniosę. No i co mu przyniosłem? Traktat. Powiedziałem, zrobił pan dobrą inwestycję, ma pan 5 zł z tej złotówki, którą pan dał. To było dwa dni temu, ale wczoraj znowu go spotkałem w tym samym miejscu. I pytam się go, czy przeczytał. Mówi, panie, nie przeczytałem. Ja mówię, proszę pana, ja idę po jeszcze jeden i za chwilę tu będę z powrotem. On mówi, ja już wyciągam okulary. Przychodzę po minucie, on już ma okulary. Gotowy do czytania. Kolejną rzeczą może będzie Nowy Testament. Zobaczymy. Pozwól, żeby Duch Święty kontrolował twoje życie. Pan Bóg będzie robił całą resztę. Czytaj Biblię, módl się, bądź w społeczności i bądź posłuszny. Bo jeżeli tylko ograniczysz się do modlitwy, do czytania, do społeczności, ale nie będziesz posłuszny, nie będziesz wprzęgnięty w jarzmo Jezusa, niewiele będzie pożytku z twojego, mojego życia dla Jego Królestwa. Amen.